Na tym filmie pokażę, jak w poprawny sposób przeprowadzać rozliczenie transakcji związanych z zakupem materiałów, ale według stałych cen ewidencyjnych. Mamy tutaj wymienione trzy typowe operacje, a tu są wymienione konta, które będą nam potrzebne do zaksięgowania tych zdarzeń. I teraz operacja pierwsza dotyczy wystawienia faktury przez dostawcę nam, jako odbiorcy, za zamówione materiały. Pierwsza pozycja to jest oczywiście wartość tych materiałów, ale kwota netto, czyli jeszcze bez podatku. Dodatkowo, bardzo często w związku z zakupieniem materiałów ponosimy my, jako odbiorcy, koszty transportu. Tu przykładowa kwota 1000 zł i te kwoty są netto, czyli bez podatku. A więc dopiero naliczając 23% od tej kwoty, dowiemy się, jaki jest podatek VAT od tych materiałów i możemy ustalić, jaka jest suma łączna faktury na 13,5 tysiąca, ponieważ jest to suma wartości materiałów, kosztu transportu też netto i podatku VAT, który odprowadzimy docelowo do Urzędu Skarbowego. I te trzy pozycje będą oczywiście ujęte na konta, które tutaj na kolorem żółtym zaznaczyłam i za chwilę już będę księgowała. A więc teraz zaczynamy od tego, że jeżeli dostajemy fakturę, to na koncie rozrachunki z dostawcami po stronie kredytowej mamy zapisaną kwotę 13,5 tysiąca, pełne zobowiązanie, które będziemy regulować, ale na początek jednocześnie traktujemy jako pewną kwotę, która będzie podlegała pewnemu rozliczeniu. Dalej idąc, wiemy, że operacja numer 2 oznacza przyjęcie do magazynu materiałów tutaj konkretną jakąś kwotę 9400, to jest PZ, czyli przyjęcie zakupu, i oznacza to, że jeżeli widać tutaj materiały były za 10 tysięcy, a nam przyszły materiały wyceniane na 9400, to na koncie aktywnym materiały po stronie debetowej pojawia się nam zapis operacji numer 2 na kwotę właśnie z PZ-ki, czyli 9400, i jednocześnie mamy element rozliczający ten zakup, czyli po stronie kredytowej zapisujemy właśnie korespondującą kwotę do operacji numer 2, do tego za przyjęcia zakupu na 9400, i zauważamy, że w operacji trzeciej mamy rozliczenie tej transakcji, ponieważ ona się zamknęła. Na 10 tysięcy miały przyjść materiały, a przyszły na 9 tysięcy. Jeszcze dodatkowo było 1000 zł związanych z kosztami transportu. No i teraz mamy rozliczenie tej transakcji. W postaci wiemy, że na przykład koszty transportu są rozliczone jako 10 tysięcy, przepraszam, 1000. A więc operacja tutaj podpisana jako 3A na kwotę 1000. Po tej stronie jakby wyksięgowujemy jakby rozliczamy nasz zakup, a tutaj go rejestrujemy. A więc po tej stronie zapisujemy 1000 jako kwotę rozliczenia kosztów transportu i jednocześnie te koszty transportu zapisujemy po przeciwnej stronie na koncie usługi obce. Kolejno możemy zauważyć, że mamy do rozliczenia podatek VAT, który był naliczony na kwotę, tak jak tutaj widać, 2500, 2530. I teraz co się dzieje? Na operacji trzeciej wydzielamy sobie 3B, wyksięgowujemy kwotę 2530 i rejestrujemy ją na koncie rozrachunki z tytułu VAT. U Was może to konto nazywać się inaczej, mogą to być jakieś rozrachunki publiczno-prawne albo rozrachunki na przykład z Urzędem Skarbowym. To wszystko zależy od osoby, która Wam te zajęcia tłumaczy na studiach czy też na, nie wiem, szkole tutaj średniej. I teraz jeszcze mamy rozliczenie ewidencyjne, i teraz można zauważyć, że to już jest rozliczenie ewidencyjne, albo debetowe, albo kredytowe. Ponieważ na tą chwilę
jak widać, suma tego, ile mamy po stronie lewej, minus strona prawa, to jest wartość dodatnia. Inaczej mówiąc, jakby po stronie prawej kredytowej mamy więcej niż po stronie debetowej lewej, oznacza to, że będziemy mieli tutaj zamykającą kwotę w wysokości różnicy między lewą a prawą stroną konta rozliczenia zakupu. Dlatego tutaj dopisana jest kwota 600, a naliczana jest jako, i teraz kliknę, jako różnica między tym, co jest po lewej, minus tym, co jest po prawej. Po prostu, żeby zamknąć, tak jak teraz widać technicznie to konto, musimy dopisać kwotę 600, żeby zamknąć ten zakup materiału już na zero. A więc możemy powiedzieć, że mamy w tym momencie rozliczenie. Tutaj wydaje się, że właśnie to jest po stronie kredytowej, ale my będziemy je nazywać rozliczeniem tutaj odchyleniem debetowym, ponieważ ta kwota 600, załóżmy złotych, to będzie kwota otwierająca konto odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów na nowy okres, czyli ona będzie przeksięgowana na nowy okres.